Dzień dobry, panie prezesie. Rozmawiamy z panem prezesem Jackiem Libuchą, prezesem zakładu PZL Świdnik. Dzień dobry. Naszym tematem rozmowy dzisiaj są śmigłowce. Mamy teraz czasy niespokojne, zagrożenia wojenne na ścianie wschodniej, konflikt rosyjsko-ukraiński. Mamy masę przetasowań geopolitycznych. Stąd wiele sił zbrojnych na świecie zwiększa swój potencjał, dokonuje zakupów sprzętu, powiększa się liczebnie. Jednym z ważnych elementów, który występuje na współczesnym polu walki, są śmigłowce. I właśnie zakład PZL Świdnik jest dostawcą śmigłowców szerokiego asortymentu, w tym od kilkudziesięciu lat polskim siłom zbrojnym. Zostały podpisane ostatnie umowy, w tym umowa dotycząca zakupu śmigłowców wielozadaniowych AW-149 dla Wojska Polskiego. Proszę nam przybliżyć w kilku słowach, co ten śmigłowiec nam da, jakie zadania dzięki niemu będziemy mogli wykonywać na współczesnym polu walki z wysoką skutecznością. Śmigłowiec AW-149 to jest śmigłowiec wielozadaniowy, więc będzie wykonywał wiele zadań. Pewnie trzeba będzie jeszcze niektóre zadania zdefiniować dla niego, dlatego że daje on dużo więcej możliwości niż te śmigłowce, które mamy dziś. I tak patrząc najpierw od strony takiej zwykłej, że tak powiem, pilotażowej, lotnej, no to jest to śmigłowiec, który od obecnych śmigłowców w 25. Brygadzie lata szybciej, wyżej, dalej i przede wszystkim zabiera dużo więcej tak zwanego payloadu, czyli tego ładunku użytecznego. Więc tak od tej strony on będzie miał inne parametry taktyczno-techniczne po prostu jego wykorzystania. Natomiast no to, co stanowi jego główną wartość, tą wartość dodaną, to jest te systemy, które ma na pokładzie. Więc po pierwsze to jest system samoobrony, który w dzisiejszych czasach widzimy jest systemem dosyć istotnym. Po drugie są to systemy awioniki i łączności, które są systemami z XXI wieku. Czyli możliwość łączności, w tym łączności utajnionej, krypto, linku, przekazywania danych pomiędzy śmigłowcami, pomiędzy innymi stacjami. Czyli jakby zwiększanie tej świadomości sytuacyjnej śmigłowca i żołnierzy. To jest głowica obserwacyjna, która no, optoelektroniczna, która daje olbrzymie możliwości do wielu zadań, nie tylko zadań desantowo-szturmowych, rozpoznawczych, pozyskiwania danych o celach, etc. No i na końcu uzbrojenie. Uzbrojenie, które no, taką wartością dodaną jest uzbrojenie kierowane. I to uzbrojenie kierowane, po pierwsze, to powiedzmy bardziej słynne ostatnio, czyli przeciwpancerne, ale też to mniejsze, mniej słynne, które też jest kierowane, bo tam są rakiety kierowane, hydry i są Hellfire'y. Więc no, daje to szereg, paletę możliwości, takich, które dzisiaj w zasadzie, no, można powiedzieć, żadne śmigłowce, które mamy na stanie w siłach zbrojnych, nie posiadają. Więc na pewno będzie mógł wykonywać te zadania, które dziś wykonują nasze śmigłowce, ale też szereg innych, które sobie trochę w zakresie tego Concept of Operation, czyli CONOPS, jeszcze trzeba będzie pewnie wypracować. No właśnie. Jeżeli już mówimy o tych zadaniach, które dzięki możliwościom AW-149 staną się możliwe do wykonania przez naszych powietrznych kawalerzystów. Pan służył w kawalerii powietrznej, brał udział w misjach poza granicami kraju, zebrał duże doświadczenie. Jak pan ocenia te doświadczenia, które były pana udziałem? Czy one są do wykorzystania obecnie w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej? Warto je zaimplementować? A jeżeli byśmy wprowadzali jakie zmiany, to jakie zmiany proponowałby pan w pierwszej kolejności, uwzględniając te zwiększone możliwości AW-149 w stosunku do poprzedniej generacji sprzętów polskiej kawalerii powietrznej? Może powiedziałbym tak, najpierw z poziomu bardzo wysokiego. To, co było wartością i nadal jest wartością kawalerii powietrznej, unikalną, to jest to, że kawaleria powietrzna posiada organiczne środki przerzutu. Czyli nie jest po prostu jakąś tam piechotą szturmową, elitarną, która, no, żeby wypracować plan operacyjny, to się musi dogadać sam z siłami powietrznymi, czy z inną jakąś brygadą lotnictwa, która dostarcza, czy wydziela siły i środki do przerzutu i do wsparcia.
tylko w ramach swoich struktur posiada śmigłowce. I to było tą przewagą. To było widać tam, gdzie ja byłem w Iraku, jakościowo różnice. Dlaczego? Dlatego, że wyszkolić żołnierza do tego, żeby wsiadł do śmigłowca i został przerzucony z punktu A na zapleczu do punktu B na zapleczu, to jest, nie wiem, godzina. Mniej więcej tyle, ile potrzeba, żeby wyszkolić cywila, żeby wsiadł do samolotu rejsowego. Czyli trzeba mu udzielić jakiegoś tam instruktażu, gdzie ma usiąść, jak ma usiąść, co ma zrobić z bronią, jak się ma zapiąć. I żeby, że tak powiem, nie przeszkadzał innym i wysiadł w odpowiednim kierunku, żeby sobie krzywdy nie zrobił. To nie jest żaden problem. Natomiast wyszkolić żołnierza, a zwłaszcza pododdział, do tego, żeby wykonał operację aeromobilną, żeby ją zaplanował, przygotował i potem wyegzekwował, to nawet nie są miesiące, to są lata. To są lata i to było widać, bo widać, że jeżeli my ze śmigłowcami operowaliśmy, to praktycznie operowaliśmy jak no, z braćmi. To była część, to była jedna ręka tego samego organizmu. Mieliśmy swoje własne procedury, przećwiczone, wielokrotnie realizowane w ćwiczeniach takich czy innych, w kraju, za granicą i tak dalej. Podczas gdy śmigłowce wspierały jakieś pododdziały, no to jakieś tarcia się pojawiały. Po pierwsze, już na etapie planistycznym często się pojawiają tarcia, no bo to są środki z innego związku taktycznego, etc. Po drugie, na poziomie koordynacji i kooperacji. No bo to trzeba znać procedury, trzeba wiedzieć. Co innego jest być pasażerem w śmigłowcu, co innego jest być pathfinderem, JTAC-iem, czy oficerem operacyjnym, który umie zaplanować operację desantowo-szturmową. Więc myślę, że to jest przede wszystkim jakby przewagą kawalerii powietrznej i to się nie zmienia. To jest pewien fundament, który się nie zmienia. Dlatego uważam, że kawaleria no, ma i mam nadzieję zawsze będzie miała swoje organiczne no, siły czy środki powietrzne, czyli śmigłowce, że nikt nie zmieni tej koncepcji na jakąś taką koncepcję, żeby pododdziały te desantowo-szturmowe były jakby w jakimś jednym związku taktycznym, a śmigłowce się znajdowały gdzieś w innym. Są takie armie, które tak mają i to może działać, natomiast uważam, że to jest pewna wartość dodana, którą sobie kawaleria wypracowała przez te lata. I tu dostrzegam jakby potencjału czy nowej wartości w tym, że nowe śmigłowce są dostarczane do 25. Brygady. Bo już oni, że tak powiem, mówiąc brzydko, będą wiedzieli, co z tym zrobić i jak się dostosować do tych nowych realiów. To tak bym, powiedzmy, skomentował tak z takiego wysokiego poziomu. Właśnie. I teraz, jeżeli będziemy kontynuować ten temat, to wspomniał pan przed chwilą, że niezależnie od pana osobistych doświadczeń z konfliktów asymetrycznych, również śledzicie sytuację na bieżąco, w tym konflikt rosyjsko-ukraiński i działania symetryczne o dużej intensywności, z dużą ilością nowoczesnego sprzętu w warunkach silnej obrony przeciwlotniczej. Jak pan postrzega z tego poziomu rolę śmigłowców na współczesnym polu walki, tym bardziej, że no, są takie informacje, że rosyjskie śmigłowce są zestrzeliwane masowo, że muszą przejść do defensywy, że mają problemy przed poruszaniem się na polu walki. W zasadzie nie słyszymy o desantach taktycznych. Mało się mówi nawet o przerzutach logistycznych na tyłach. To przypadek? Najpierw tak powiedzmy strukturyzując te trendy czy te lekcje. Bezsprzecznie widać, że w konflikcie rosyjsko-ukraińskim czy po tej inwazji istotne jest zdolność do tego, żeby się rozpraszać i koncentrować w szybkim tempie. Czy to na lądzie, czy to w powietrzu, czy w operacji kombinowanej. Jak którekolwiek z sił, że tak powiem, zbyt ryzykownie, zbyt luźny sposób się koncentrują, zbyt blisko możliwości oddziaływania przeciwnika, natychmiast są atakowane. Więc lekcja z tego jest taka, że ta elastyczność w manewrze i zdolność do tego, żeby przerzucać się z miejsca na miejsce, rozpraszać, koncentrować, jest jeszcze ważniejsza niż była wcześniej. I tu śmigłowiec absolutnie ma priorytet. Jest tym jakby środkiem, który to absolutnie umożliwia.
to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą widać, to że właśnie tam, gdzie trzeba nagle szybko coś wzmocnić, bo na ziemi jest za mało środków, tam trzeba wysłać lotnictwo. Albo lotnictwo fixed wing, albo lotnictwo śmigłowcowe. I ono te luki jest w stanie uzupełniać. To jest jakby druga lekcja, więc to znowu śmigłowiec występuje. Trzecia rzecz, w wielu miejscach występowały mosty powietrzne, logistyczne. I po stronie ukraińskiej bohaterskie loty do Mariupola, ale też po stronie rosyjskiej. Pamiętajmy, że przyczółek chersoński był przez wiele miesięcy zaopatrywany w dużej mierze drogą lotniczą. I co istotne, drogą lotniczą bez możliwości użycia twardej infrastruktury lotniskowej. Bo znana jest i słynna historia jednego z lotnisk, na którym koncentrowali swoje środki Rosjanie, wielokrotnie atakowanego. I tu znowu śmigłowiec daje pewną przewagę, bo po pierwsze nie potrzebuje co do zasady infrastruktury. Może się rozwijać polowo w zasadzie gdzie chce. Po drugie może lądować praktycznie gdzie jest potrzebny. Z jakimiś tam powiedzmy niewielkimi ograniczeniami. Więc znowu śmigłowce są tam potrzebne. No i ostatnia lekcja, którą widzę, to jest taka lekcja, że bardzo istotne jest utrzymanie potencjału ludzkiego. Obydwie strony tak naprawdę cierpią na różnych jakby etapach tego konfliktu na niedobory pod tym względem. A zwłaszcza niedobory specjalistycznej kadry. A co to oznacza? To oznacza, że musi być zorganizowany system, który nawet tych porażonych przywraca do służby, który utrzymuje potencjał specjalistyczny, ludzki potencjał. A to oznacza, że musi być zorganizowany sprawny system ewakuacji medycznej. I tu znowu oczywiście na samym przodku, że tak powiem, są środki pancerne czy opancerzone, tak naprawdę jakiekolwiek obserwujemy środki, które przerzucają w jakieś miejsce, powiedzmy, zaraz na tyle pierwszej linii, natomiast potem musi być sprawny transport medyczny. I tu znowu śmigłowiec jest jakby środkiem niezastąpionym, który wszędzie wyląduje, jest w stanie mieć na pokładzie wykwalifikowany personel medyczny, jest w stanie polecieć do tego ośrodka medycznego, gdzie potrzeba polecieć, żeby w tej tam złotej godzinie temu żołnierzowi udzielić pomocy. Więc jakby podsumowując te takie trendy, powiedzmy na poziomie dużym, rola śmigłowców, a zwłaszcza śmigłowców wielozadaniowych, w mojej ocenie rośnie. Nie maleje, tylko rośnie w tego typu konflikcie. I to jest jakby ewidentne. Natomiast rola śmigłowców uderzeniowych jest nadal bardzo istotna. I widać, że mają swoją rolę również. No właśnie. Powiedzieliśmy o śmigłowcach wielozadaniowych klasy AW-149. Wspomniał Pan przed chwilą o śmigłowcach bojowych. Wojsko Polskie chce pozyskać śmigłowce AH-64 Apache. Są prowadzone rozmowy. Mamy więc te dwie klasy śmigłowców. I od niedawna pojawiła się w przestrzeni publicznej informacja, że siły zbrojne są zainteresowane większymi śmigłowcami transportowymi dla Wojska Polskiego. Macie niewątpliwą przyjemność, ponieważ w tych informacjach jest wprost wymieniany śmigłowiec AW-101, którego jesteście dostawcą na dzień dzisiejszy dla Wojska Polskiego w wersji morskiej, zwalczania okrętów podwodnych, ale też ratowniczej, ratownictwa bojowego i tak dalej. I jakby pan to skomentował? Chęć pozyskania przez nasze siły zbrojne śmigłowców transportowych, większych śmigłowców, które mogą przerzucać większe ładunki, pojazdy terenowe i masę cięższego sprzętu, ale też większe liczby żołnierzy. No ja się oczywiście cieszę z tego, że taka informacja się pojawiła. Nie będę ukrywał, że jak tylko pojawiła się informacja, zresztą to też nawet chyba wcześniej rozmawialiśmy, chyba z rok temu, gdzie o tym mówiłem, jak tylko pojawiła się informacja o inwazji, to było dla mnie oczywiste, że śmigłowce z przedrostkiem Mi muszą wyjść z polskiego wojska. A to oznacza, że istotne śmigłowce dla działań aeromobilnych i transportowych typu tam Mi-8, Mi-17, ich czas się kończy. A to oznacza, że powstaje olbrzymia luka, którą trzeba szybko wypełnić.
No i nie ukrywam, zachęcałem do tego, kogo mogłem, czy to po stronie wojskowej, czy innych decydentów, czy nawet po naszej stronie, naszych kolegów z Wielkiej Brytanii i z Włoch, żeby pomyśleć o tym, żeby takim śmigłowcem mógł być śmigłowiec AW101 i w tą lukę wejść. Natomiast może jeszcze odniosę się do samej tej informacji, bo informacja o śmigłowcach, potencjalnym zakupie śmigłowców AW101 to nie jest informacja o zakupie śmigłowców transportowych, tylko to jest informacja o zakupie śmigłowców dla kawalerii powietrznej. I to bym chciał, żeby odróżnić troszeczkę, dlatego że jakby nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, kawaleria powietrzna musi mieć swoje organiczne środki. Natomiast te środki to powinny być śmigłowce wielozadaniowe. Dwóch klas, tak było wagowych, że tak powiem, w przeszłości i tak pewnie też powinno być w przyszłości. I nie traktowałbym potencjalnego zakupu śmigłowca AW101 dla kawalerii powietrznej jako zakupu śmigłowca tylko transportowego. Są inne śmigłowce transportowe, tak zwane heavy lift, które do tej jakby roli są predestynowane i tym się zajmują. Jak się chce, że tak powiem, wozić piasek, to się kupuje koparkę, która wozi piasek i to jest jakby najlepszy sposób wożenia piasku i nie kupuje się do tego, nie wiem, dostawczaka, który może być konfigurowany do wożenia pasażerów, do wożenia sprzętu, do przewożenia specjalistycznych jakichś urządzeń. A trochę tak to bym traktował, czyli kawaleria powietrzna potrzebuje też cięższego śmigłowca, który będzie śmigłowcem umożliwiającym wykonywanie jej różnych zadań. Nie tylko śmigłowca transportowego. Bo pamiętajmy, że kawaleria musi być w stanie wykonywać samodzielnie, organicznie pewne zadania. Przypominam, że tam jest też PJM, czyli jest też jednostka ewakuacji medycznej. Są też zadania z zakresu rozpoznawczego, są też zadania ratownictwa bojowego, są zadania, powiedzmy, na granicy czy przy wsparciu pododdziałów specjalnych, więc AW101 to jest jego jakby przewaga, że jest śmigłowcem wielozadaniowym, konfigurowalnym do bardzo wielu zadań. To nie jest śmigłowiec transportowy, także nie spłaszczałbym jego roli jako śmigłowiec transportowy. Uważam, że jest bardzo dobrym śmigłowcem właśnie dla kawalerii powietrznej, dlatego że jest jakby z tych cięższych śmigłowców dobrym śmigłowcem do operowania blisko przeciwnika. Kawaleria musi być w stanie mieć pewną przeżywalność jakby w tych takich scenariuszach o większym ryzyku. A 101 oprócz tej elastyczności w zakresie zadań, no to jest śmigłowcem absolutnie bezsprzecznie najlepszym, jeżeli chodzi o zasięg na przykład, czy endurance w powietrzu. To jest śmigłowiec, który poleci na 1300 km na jednym tankowaniu, który jest w stanie 7 godzin być w powietrzu. To jest śmigłowiec, który jak mu odstrzelą, że tak powiem, możliwość korzystania z jednego z silników, to nie, że bezpiecznie wyląduje, tylko dalej może kontynuować misję na dwóch silnikach. Więc ma szereg takich, powiedzmy, charakterystycznych, unikalnych cech. Dodam do tego jeszcze pewnie łopaty, które są bardzo ciche. To jest śmigłowiec, który jest jak na jakby śmigłowiec tej klasy, tej wagi, bardzo skryty. Późno się go słyszy, jak dolatuje. Więc on jest w pewnym sensie predestynowany do wsparcia działań desantowo-szturmowych i aeromobilnych. Czy wojsko potrzebuje śmigłowca typowo transportowego? Być może to potrzebuje, to nie wykluczałbym. No właśnie, to było takie moje drugie pytanie, bo zawęził Pan swoją wypowiedź w tym momencie do AW101, a potrzeby kawalerii powietrznej. A jeżeli chodzi o inne obszary działalności Sił Zbrojnych, no to właśnie do czego jeszcze moglibyśmy użyć śmigłowców AW101? Patrząc też na innych, gdzie inni używają, no to śmigłowce AW101 po pierwsze są w marynarce wojennej. My mamy w drodze 4 śmigłowce. 4 śmigłowce to absolutnie nie jest masa krytyczna, którą można utrzymać jako flotę. Ten program jakby namawiam i mocno naciskam na to, żeby był rozwijany jako większy program także w marynarce wojennej. Uważam, że to nie jest wystarczająca liczba nawet dla śmigłowców bazowania lądowego, że powinno ich być przynajmniej 2 razy tyle, zresztą takie były plany z tego, co pamiętam.
I uważam również, że 101 będzie i jest najlepszym śmigłowcem bazowania okrętowego. Jeżeli wczoraj na Forum Bezpieczeństwa Morskiego mówiłem o tym, pokazywano takie schematy tych bombli antydostępowych wokół fregaty Miecznik, jakie są planowane. Śmigłowiec AW-101, ten bomber odsuwa antydostępowy o dalsze 400 mil morskich, czyli prawie 800 kilometrów. Nie ma takiego drugiego śmigłowca, który byłby w stanie to zrobić. Bazowania okrętowego, do zwalczania okrętów podwodnych, który jest w stanie ten bomber odsunąć dalej. Najbliższy, że tak powiem, konkurent odsuwa ten bomber mniej niż połowę tego dystansu. Więc jeżeli będziemy mieli, nie wiem, trzy bardzo drogie, bardzo skomplikowane systemy walki, mówimy o miecznikach trzech, które będą miały po tam chyba 140 rakiet każdy, wczoraj było pokazywane, no to musimy zrobić wszystko, żeby jakby te bardzo policzalne, bo to nie wiem o 30, tylko o trzech aktywach, żeby te aktywy były chronione absolutnie w najlepszy sposób. Więc wydaje mi się, że tutaj 101, więc to jest ta rola. Rola desantowo-szturmowa aeromobilna to też jest śmigłowiec właśnie tam używany. Komandosi brytyjscy używają 101 nie bez przyczyny, a nie innych śmigłowców. To jest też doskonały śmigłowiec do ratownictwa morskiego i w tej roli też tam będzie, więc też go tam widzę. I to jest doskonały śmigłowiec do pewnych zadań specjalistycznych. Walki elektronicznej, rozpoznania jako śmigłowiec taki powiedzmy wspomagający zarządzanie przestrzenią powietrzną. Pamiętajmy, że jest ta wersja Crown's Nest w Wielkiej Brytanii, która tym się zajmuje. Więc to widzę jako rolę dla śmigłowca AW-101. Natomiast to nie oznacza, że nie ma jeszcze innych ról, których nie mógłby pełnić. Natomiast do tych ról uważam, że jest po prostu predestynowany. Są po to wymyślone. A zatem mówimy o potencjalnie dużej liczbie śmigłowców AW-101 w przyszłości w Wojsku Polskim, ilości liczonych w dziesiątkach egzemplarzy. Mówimy również o śmigłowcach AW-149, gdzie jest zakupione śmigłowce są dla jednego komponentu. Natomiast tych śmigłowców być może trzeba będzie jeszcze w przyszłości AW-149 więcej, ponieważ zwiększają się nasze siły zbrojne, więc należy się liczyć z tym, że również wojska aeromobilne, kawaleria powietrzna również będzie zwiększać swój stan posiadania. Kiedy mamy do czynienia z tak dużymi flotami i jednego producenta, naturalne jest pytanie o ich komplementarność. Czy dzięki temu, że te śmigłowce będą pochodzić z jednej rodziny, czy możemy mówić o wyraźnych korzyściach szkoleniowych, wsparcia eksploatacji ekonomicznych, jeżeli chodzi o koszty życia? Co dałoby nam za pozyskanie tych dwóch klas śmigłowców dzięki temu, że one pochodzą, że tak się wyrażę, z jednej stajni? No nie będę ukrywał, że jest to jeden z bardzo mocnych argumentów, który ja wykorzystuję, namawiając różnych decydentów i osoby po stronie wojskowej do tego, żeby właśnie w tym kierunku iść. Pierwsza podstawowa rzecz to jest napęd w każdym jakby statku powietrznym. Tu wiemy, że mówimy o tej samej rodzinie, de facto o tych samych silnikach z GE. Druga rzecz są przekładnie w tym napędzie. Przekładnie są znowu z tej samej stajni, de facto podobnej koncepcji z tym charakterystycznym, z tą charakterystyczną cechą możliwości latania długotrwałego bez oleju w przypadku utraty oleju. Z tego samego miejsca, jak gdyby pozyskiwane i w tej samej koncepcji technologicznej wykonywane. Kolejna rzecz, która jest niesłychanie istotna, to cały glass cockpit i cała awionika jest oparta o to samo rozwiązanie. W związku z tym z punktu widzenia, jak to się mówi brzydko w biznesie, touch and feel dla pilota, to jest to samo środowisko. Więc i po stronie eksploatacyjnej, i po stronie szkoleniowej to są te same rozwiązania. Po stronie zabezpieczenia, czyli infrastruktury zabezpieczenia, to jest PZL Świdnik. Jest na miejscu,
że tak powiem, hub logistyczno-szkoleniowo-przemysłowy, który tymi śmigłowcami zajmuje się i będzie się zajmował. Nie będę ukrywał, że w naszych planach jest to, że jeżeli by zostały rzeczywiście śmigłowce AW101 wybrane dla kawalerii powietrznej do innych zadań w takiej ilości, jakich padały deklaracje, to będzie oznaczało zbudowanie dużego potencjału u nas w silniku. A to, jak to się przekłada na zabezpieczenie logistyczne i zabezpieczenie przyszłości tych platform w Wojsku Polskim, ma fundamentalne znaczenie. Myślę, że to nie trzeba tłumaczyć. Więc te korzyści są bezsprzeczne. To nie jest oczywiście jedna platforma, to nie jest koncepcja jednej platformy do wszystkiego, ale to jest koncepcja jednej rodziny do wielu zadań. I tu z punktu widzenia potencjalnego potem też wejścia nowego systemu szkolenia dla pilotów, dla techników, korzyści są olbrzymie. Dziękuję w takim razie panu za odpowiedzi na pytania i liczmy na sukces, albowiem wyroby PZL Silnik są faktycznie dobre, dobrze dopasowane do potrzeb polskich sił zbrojnych i nadszedł czas szybkich decyzji. Dziękuję za rozmowę. Tak po cichu, że tak powiem, marzy nam się, nie tylko mi, tylko też załodze, że jak zaproszę pana za kilka lat do Świdnika, to tą rozmowę przeprowadzimy na falu czy na flightline i będziemy patrzeć, jak dwa nowe, nowoczesne śmigłowce XXI wieku spod naszych skrzydeł wychodzą w Świdniku. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, a potem jeszcze tylko dodamy maleństwa, czyli śmigłowce lekkie. Dziękuję za rozmowę. Również.